Cześć, witamy na kanale Ladies. Dzisiaj będziemy testować przeciwzmarszczkowe płatki pod oczy. Zapraszamy. Ja szczerze mówiąc też nigdy nie używałam takich płatków rozjaśniających, wygładzających, bo uważam, że jeszcze moja skóra w tym miejscu jest w miarę w dobrym stanie. Sińców jeszcze nie mam, na szczęście, ale zawsze kiedy wchodziłam do łazienki, to moja mama miała tego mnóstwo, kusiło, ale nie spróbowałam. Ja mam takie płatki pod oczy i one są hydrożelowe. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Ja tak samo, hydrożelowe. I ja mam z ekstraktu czarnego wina, więc będzie się działo. Z czarnego wina? Czerwonego wina. Ja mam rozjaśniające cienie pod oczami, a ty jakie masz? Rozjaśnienie cieni i sińców pod oczami, wygładzenie zmarszczek pod oczami. A jeszcze mam ze złotem. Dobra, ja mam też hydrożelowe płatki pod oczy ze złotem. Wow. Wiem, że aniołki Victoria's Secret przed swoimi pokazami mają takie maski ze złota robione, więc oczekuję efektu podobnego. No, ale jakie one te maseczki mają? One mają na całą twarz i one nie kosztują tam kilka złotych, tylko kilkanaście tysięcy, ale... Trzeba mieć paznokcie, żeby otworzyć, to jest ciężka sprawa. Mi się przyda takie coś pod oczy, bo ja mam, zobacz, takie mocno fioletowe. Mm-hmm. Tak wzięłam do ręki, taki wygląda trochę taki glut. Ja nigdy nie wiem, którą stroną to się zakłada. No właśnie, którą to się stronę zakłada. Na czuja. Okej, ja to robię źle. O Jezu, jakie chłodne. Będzie ciekawie. Strasznie nie lubię takich rzeczy dotykać. O Boże, to jeszcze mi odpada. Dobra, u mnie się jakoś trzyma, powiedzmy. Ale to pięknie wygląda. Czekaj, jak moja? Tak w sumie, przyjemnie pachnie. Uczucia takiego też nienawidzę. Miejmy nadzieję, że to przynajmniej działa. Ja po prostu czuję, jakbym miała coś silikonowego pod okiem. Coś zimnego strasznie. Nie wąchałam. Dobra. Moja się nie trzyma. Czekaj. Jak to? A to nie jest właśnie u mnie jeszcze aż tak bardzo zimne. No jest dobrze, tu jest gorąco. No. Nakładam to po raz pierwszy w życiu, więc... Usprawiedliwiony. No, mi się trzyma. Fajnie, póki co chłodzi. Ja w ogóle lubię te takie żelowe maseczki, bo one są takie fajne w dotyku. No, takie przyjemne. No zobaczymy, czy rozjaśni cokolwiek pod oczami. Przedstawiam nowe trendy w makijażu. Postarajcie się, żeby to trafiło chociażby mu pod oczy i miało chociażby jakiś efekt. Okej. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, która z nas zrobiła to dobrze, bo nawet tutaj na opakowaniu nic nie mamy na ten temat, ale dopiero teraz zauważyłam, że inaczej. Jestem gotowa. Ty? Powiedzmy. Powiedz. I widzimy się za 20 minut. Mając te płatki na sobie, cały czas czuję bardzo przyjemne chłodzenie, ale jednym ich minusem jest to, że mi spadają i ciągle muszę je tak podciągać do góry. Mi się już troszeczkę to powoli odkleja. O. Ja już ledwo wytrzymuję, bo nienawidzę takiego uczucia. To jest po prostu coś mokrego, coś jeszcze przeszkadzającego. Tutaj mi w ogóle zahacza o dolną linię rzęs, więc jest strasznie i ja już chcę bardzo to zdjąć. Ja lubię w ogóle te maski, bo je się tak ściąga po prostu i już, a nie tak jak te zmywalne, wiesz, z wodą. Już ściągnęliśmy, już jest wszystko załatwione. Wielka chwila. No i jest taka chłodna skóra, lubię to bardzo. Ja czuję, że moja cera jest taka napięta bardzo i taka odżywiona. Czy ja wiem, czy widzę jakąś różnicę? Ja na przykład póki siedziałam i czekałam, to czułam, jak mi wszystko w cerę się wchłania i taki bardzo przyjemny efekt miało na oczach. O, czy to w ogóle rozjaśnia? U ciebie chyba może minimalnie. Tak? Ale... Ojej. Ja po prostu czułam chłodek. Czułam, że było chłodno mi delikatnie na twarzy, pod oczami, ale nie czułam jakiegoś napięcia, nie czułam ściągnięcia jakiegoś skóry. Mi się to strasznie lepi teraz. No mi też tak i trochę. I to jest najgorsze, na przykład nie wiem, w kremach nawilżających, że to się lepi i teraz mi się też lepi. Dotykam tutaj właśnie na swoją okolicę pod oczami, to mam wrażenie, jakbym nałożyła jakiś bardzo treściwy krem. A tutaj fajnie jest nawilżona teraz skóra pod tymi oczami.
I wydaje mi się, że musiałabym po prostu regularnie stosować, żeby zobaczyć, czy to redukuje cienie pod oczami. Powiem szczerze, że jak już zdjęłam i mnie nie denerwuje nic, co mam pod oczami, to jest całkiem fajne uczucie. Ja teraz właśnie czuję, jakbym miała cały czas te płatki na oczach, znaczy pod oczami. Efektem miała być redukcja zmarszczek i no i jest nawilżone, jest takie fajne, jędrne. Nie, powiem szczerze, że na pewno to jest dużo fajniejsza opcja od tych wszystkich maseczek w formie glinki czy czegoś takiego, bo jest to na pewno mniej brudzące, że tak powiem, bo po prostu nakładamy, zdejmujemy tak jak było. Rano sobie zrobić taką maseczkę, spoko. Nawet jakoś humor poprawiając. Dzięki za obejrzenie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wy stosujecie tego typu maski. A ja was zapraszam na więcej makijażowych porad na moim kanale Vanilla & White. Link oczywiście jest również w opisie. A ja zapraszam do siebie, Aria Doty.